Witam was bardzo serdecznie w Onet Rano Wiem. Moim gościem Karol Wójcicki, autor bloga Z Głową w Gwiazdach. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry. Dokąd pan pędzi swoją rakietą? Widzę, że jest postój gdzieś między Księżycem a Marsem. Musicie mieć rzeczywiście, choćbym dzisiaj z wami mówił. Tak zupełnie zagapiłem się i spotkała mnie niespodziewana podróż do Sosnowca. Pozdrawiam cały Sosnowiec. To ale teraz prawie jak wyprawa na Marsa. Jeszcze nie na Marsa, ale mam nadzieję, że wkrótce, może jeszcze nie tym pojazdem, ale Falconem, kto wie, to już zaczyna się dziać na naszych oczach. To mi wszystko zaraz wytłumaczysz. Dlaczego 30 maja, kiedy rakieta Falcon poleciała w kosmos, jest tak ważna dla nie tylko ludzi w okolicach Cape Canaveral, ale dla całego świata? No, z wielu powodów. Po pierwsze, Amerykanie, to dla Amerykanów jest bardzo ważna sprawa, dlatego że oni w końcu wyrwali się z tego objęcia niedźwiedzia rosyjskiego, który za niemałe pieniądze pozwalał im siedzieć na fotelu pasażera, tak jak gdzieś umiał obok w samochodzie, i zabierali Rosjanie Amerykanów w kosmos przez ostatnich 9 lat, bo od czasu zakończenia programu lotów wahadłowców nie było możliwości, aby Amerykanie latali z amerykańskiej ziemi, bo nie było po prostu statków kosmicznych. NASA wtedy podjęła decyzję, aby wpompować grube miliardy dolarów w prywatny sektor, wtedy jeszcze nie kosmiczny, ale chodziło o to, żeby kosmicznym się stał, żeby zbudowały kapsuły, które będą Amerykanów zabierały w kosmos. I to jest ta pierwsza ważna rzecz. Te firmy w końcu dały radę. SpaceX skonstruowało już kapsułę i było w stanie wysłać nią ludzi w kosmos. Więc mieliśmy pierwszy lot z amerykańskiej ziemi od zakończenia programu lotów wahadłowców. I co ciekawe, to był też pierwszy lot nowego amerykańskiego statku kosmicznego, załogowego, właśnie od początku ery wahadłowców, czyli prawie od 40 lat. Druga, i to chyba ta ważniejsza dla nas wszystkich sprawa, to, że to był po prostu pierwszy lot w kosmos zrealizowany przez prywatną firmę, pierwszy lot załogowy, bo oczywiście SpaceX już wcześniej wynosiło ładunki, satelity, ale ludzi jeszcze okazji nie miało. I to było chyba najważniejsze wydarzenie tych ostatnich dni. No właśnie, bo jest tak, że Elon Musk w naszej świadomości istnieje od kilku lat, a jego firma SpaceX ma 18 urodziny, jest już pełnoletnia, i trochę tych lotów, zwłaszcza przy tym projekcie, prób, było i nie wszystkie były udane. Nie wszystkie, ale to oczywiście głównie były choroby wieku dziecięcego, problemy z opanowaniem rakiety kosmicznej. Pamiętajmy o tym, że to się działo zawsze. No, że kiedy próbujemy zrobić tak niewiarygodnie trudną rzecz, jak nie tylko wysłać człowieka w kosmos, czy wcześniej jeszcze rakietę ze sztucznymi satelitami na przykład, czy jeszcze też z zaopatrzeniem dla astronautów na pokładzie stacji kosmicznej, to tam jest sporo kłód po drodze napotykamy. Ale co bardzo ważne, te rakiety robiły jeszcze jedną bardzo niezwykłą rzecz. Mowa o tym, że nie tylko wynosiły coś w kosmos, ale one z tego kosmosu wracały. Elon Musk stworzył rakietę kosmiczną, pierwszą rakietę kosmiczną w pełni odzyskiwalną, która po wykonanym zadaniu z tego kosmosu już prawie spada i w sposób kontrolowany ląduje później albo na stanowisku startowym na Florydzie, albo, jeśli orbita tego wymaga, na specjalnej barce pływającej po Oceanie Atlantyckim, skąd później jest holowana do lądu. Zrobienie takiej technologii to był tak naprawdę krok milowy w erze lotów kosmicznych, bo pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, jak ta era trwa, my odzyskujemy te rakiety. I one zawsze były niszczone. Wyobraźcie sobie, że ja tym samochodem teraz dojeżdżam do celu mojej podróży i rozbijam go. I żeby wrócić do domu, muszę kupić nowe auto. To jest absurd. Czyli koniec rakiet jednorazowych. Ale tak wyglądały loty kosmiczne i w końcu to się teraz zmieni. Teraz te rakiety wystarczy trochę tam bliznąć farbą, oczywiście w cudzysłowie, zatankować i wysłać ponownie w kosmos. A to znacząco obniża koszty lotów kosmicznych. I to tak naprawdę przybliża nas do tych wakacji na Marsie, o które pytałeś. Czyli SpaceX jest tańszy niż NASA, po prostu. Tak, tak. Zdecydowanie to są teraz chyba jedne z najtańszych rozwiązań, jeśli chodzi o system transportu kosmicznego na rynku. Jest w stanie wynosić im mniejsze i większe ładunki. Mają w swojej ofercie rakietę taką jak Falcon 9. Mają też Falcona Heavy, czyli takie trzy Falcony zlepione ze sobą. W jednym kiedyś Elon Musk wysłał swój czerwony kabriolet w kierunku Marsa. W drugim egzemplarzu poleciał już satelita, a trwają prace nad kolejną rakietą, która będzie wielkim, naprawdę wielkim statkiem kosmicznym, no takim, jakiego my jeszcze
nie widzieliśmy. Mowa tutaj oczywiście o rakiecie SpaceShip. A powiedz mi, czy jest szansa na to, że SpaceX stanie się takim kosmicznym PKS-em? Będzie firmą transportową? Oni mają w założeniach swojej firmy, już mówili o tym tych 18 lat temu, kiedy zaczynali, że SpaceX w ciągu najbliższych 100 lat ma się stać największym przedsiębiorstwem transportowym w całym Układzie Słonecznym. Nie na Ziemi, w całym Układzie Słonecznym. To jest gigantyczna, gigantyczna ambicja i pewnie, choć na razie są oczywiście liderami i w zasadzie trochę można by powiedzieć nawet monopolistami, bo biorąc pod uwagę ilość ich startów i startów ich konkurencji, to oni zaczynają nie mieć sobie równych, ale ci równi zaraz się pojawią, dlatego że w kolejce ustawiają się już kolejni gracze, którzy jeszcze nie dotrzymali tempa SpaceX, ale to zaraz się rozwinie, bo przecież i firma Boeing, i Virgin Galactic, i wiele różnych firm już stawia na ten transport, bo wszyscy zdali sobie sprawę, że kosmos to już nie tylko jest eksploracja, to nie tylko jest poszerzanie naszych granic, również tych granic wiedzy, ale też granic terytorialnych, ale to jest po prostu biznes, tam jest potężna kasa, kosmiczna kasa i każdy chce po nią trochę sięgnąć. A powiedz mi, jak do pana Maska zadzwoni na przykład Władimir Putin i powie, chciałbym, żeby pan też wysłał moich ludzi w kosmos. Czy takie układziki mogą mieć miejsce? Ja cię nad tym zastanawiałem dosłownie kilka dni temu. Albo Chińczycy. I... Panie Musk, dzień dobry. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak to wygląda. Na pewno byłby problem pewnie z lotem załogowym, bo ten program amerykańskich lotów załogowych, tych SpaceX, był finansowany w końcu przez amerykański rząd, był współfinansowany przez amerykański rząd, tam poleciały duże pieniądze od NASA, więc raczej nie po to, żeby tam latali Rosjanie, ale żeby wynieść ładunek na orbitę około... Być może to byłoby możliwe. To są kwestie prawno-finansowe i powiem szczerze, że nie jestem tego pewien, ale to jest ciekawe, bo rzeczywiście w Rosji zdano sobie sprawę, że trochę jesteśmy teraz w głębokim kosmosie, bo i to nie takim, jakim byśmy chcieli. Bo nagle straciliśmy potężnego klienta, jakim jest NASA, które co kilka miesięcy wykładało pieniądze, żeby oni polecieli tą rakietą w kosmos. Rakiety Sojuz wynosiły też zaopatrzenie, no to byli tak naprawdę monopoliści, a teraz będzie pewnie częściej tam latał Dragon firmy SpaceX, za chwileczkę będzie latał Boeing. No, robi się gorąco u Rosjan. Oni muszą wymyślić, co z tym zrobić, bo no, ten biznes też musi się kręcić. Tak, konkretna misja, co miała na celu? Bo oprócz tego, że to była pierwsza misja prywatnej firmy, to co jeszcze panowie dwóch zaprzyjaźnionych kosmonautów, co oni tam ze sobą wieźli, oprócz dobrej nowiny? Oni im mieli udowodnić, i to było najważniejsze, że SpaceX jest w stanie wynieść ludzi na orbitę okołoziemską, ale oczywiście będą też, no to nie jest po prostu taka przejażdżka, że lecimy na stację i wracamy. Hej, zobaczcie, zrobiliśmy to, możemy iść do domu. Nie, oni oczywiście będą stanowili teraz część załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, część 63, jeśli mnie pamięć nie myli, załogi stacji kosmicznej. Tam już było dwóch Rosjan, jeden Amerykanin, teraz dołączyło jeszcze dwóch Amerykanów, mamy pięcioosobową załogę. Normalnie tam jest sześć osób na pokładzie, i oni przez kolejne miesiące będą prowadzili eksperymenty, badania, będą też przyglądali się uważnie Dragonowi w kosmosie i badali, jak on się zachowuje, czy tam nie występuje coś, czego nikt nie przewidział. Nie wiemy dokładnie, jak długo tam zostaną, tego nikt chyba nie wie, bo to... co zastanawiające, ale wciąż jest dla nas tajemnicą, bo nikt nie jest w stanie dzisiaj na to pytanie dobrze odpowiedzieć. Zakłada się, że to będzie minimum 30 dni, ale maksymalnie koło 3 chyba miesięcy, jeśli pamięć mnie nie zawodzi. Więc gdzieś pomiędzy tym przedziałem możemy spodziewać się, że astronauci wsiądą z powrotem do Dragona i wylądują, co ciekawe, znowu w takim dawnym stylu, jak to było za czasów Apollo, bo ich kapsuła wyląduje na oceanie. Panie Karolu, to polećmy troszeczkę dalej w kierunku Marsa. Elon Musk mówi, że w 2022 już pierwszy bezzałogowy lot ma się odbyć. Ten człowiek nie ma absolutnie umiaru. Ale podchodzę do takich zapewnień nawet ze strony Elona Muska z dużą ostrożnością. Ja do dziś pamiętam i jest cały czas w mojej głowie żywe wspomnienie z dzieciństwa, kiedy ja zaczynałem oglądać kanały popularno-naukowe dostępne w sieciach kablowych, w których pisarz, wizjoner, futurysta Arthur C. Clarke zapewniał mnie, Karola Wójcickiego, tego młodego... który marzył już wtedy o podróżach kosmicznych, że do 2015 roku
zobaczymy człowieka stawiającego stopę na powierzchni czerwonej planety. 2015 to już minął 5 lat temu mniej więcej, więc widać, gdzie my jesteśmy, raczej gdzie nas jeszcze nie ma. Więc ja nauczyłem się podchodzić do takich zapewnień z bardzo dużą dozą ostrożności. Nie dlatego, że myślę sobie, że ci ludzie mówią tak, bo chcą nas trochę oszukać. Ja po prostu wiem, że to jest szalenie trudne wyzwanie. I obserwując nawet te misje Elona Muska, od pierwszych testowych lotów tak zwanego Grasshoppera do lotu człowieka na orbitę okołoziemską w jego wykonaniu, to minęło nieco ponad 10 lat i było po drodze mnóstwo problemów. Lot na Marsa jest dużo dalej idącym przedsięwzięciem, dużo bardziej skomplikowanym, w którym musimy martwić się nie tylko o to, jak wysłać rakietę na orbitę. Ta rakieta później musi dolecieć aż do Marsa przez prawie, przez kilka miesięcy. Tym ludziom wtedy trzeba zapewnić przetrwanie w tych trudnych warunkach kosmicznej izolacji. Musimy martwić się problemem promieniowania słonecznego. Ale co trudniejsze, to lądowanie rakiety, które my teraz oglądamy po misjach Falcona na barce albo na stanowisku startowym, musi się odbyć na Marsie z ludźmi na pokładzie, a tego jeszcze nikt nie robił. Potem ta rakieta jeszcze z Marsa musi wystartować i zabrać z powrotem tych astronautów do Ziemi. No tutaj poziom trudności to już jest naprawdę na kosmicznym wręcz znowu poziomie, w związku z czym podchodzę do tego ostrożnie, ale też z dużym takim spokojem, bo jeśli komuś miałbym zaufać na tej planecie, że doprowadzi to do celu, to jest Elon Musk. Ten gość nie tylko mówi o tym, co on by chciał zrobić, tylko on to po prostu robi, a my to wszystko w internecie oglądamy na żywo. I to jest wspaniałe. Powiedziałeś o nowym statku marzenie. Starship, tak się nazywa? Starship czy Spaceship, ja wiecznie zapominam, ale też Elon Musk kilkukrotnie zmieniał jego nazwę i koncepcję, jak on ma wyglądać. My wiemy, jak nazwał swojego syna, umówmy się. Tego nikt nie pamięta. Nie jestem w stanie zacytować. Elon Musk rzeczywiście pracuje nad tym nowym statkiem kosmicznym w swoim poligonie, też na Florydzie, gdzie zresztą niedawno doszło do awarii, kolejnej awarii tego statku, bo on jest na razie testowany. Testuje się zbiorniki ciśnieniowe, testuje się zbiorniki na paliwo, pompuje się tam różne gazy, no i czasami to po prostu nie wychodzi. Dosłownie w piątek rano chyba mogliśmy oglądać spektakularną eksplozję kolejnego testowego egzemplarza tej rakiety. Ale szczerze mówiąc, jak sobie popatrzymy, ile razy eksplodował Falcon, a w zasadzie jego wczesne wersje na początku drogi tej rakiety, i jeśli widzimy, gdzie ona jest dzisiaj, co ona dzisiaj robi, to też możemy być spokojni. No takie rzeczy po prostu się muszą zdarzyć, bo z każdego takiego zdarzenia wyciągamy mnóstwo nowych informacji, wniosków, dowiadujemy się, co jest nie tak, żebyśmy mogli to poprawić. I jeszcze pewnie kilka tych eksplozji zobaczymy. Byle to były ostatnie eksplozje, a później w czasie lotu z astronautami, a tam w środku ma już być nie kilka, a nawet kilkadziesiąt ludzi, żeby tam już wszystko było w porządku. To w takim razie, panie Karolu, pobawmy się w pana Clarka. Kiedy wylądujemy na Marsie? Proszę, ja ciebie. No i teraz, jeśli jacyś tacy młodzi miłośnicy astronomii, kosmosu będą słuchali mnie i potem za parę lat powiedzą sobie, o, on nie powiedział mi tak, jak było, że pomylił się. No a jak się nie pomylisz, to będziesz prorokiem, panie. Ale to będę prorokiem, więc pobawmy się to w prorokowanie. Ja strzelałbym, że pierwszy taki załogowy lot na Marsa to pewnie 2025-2026 w wykonaniu SpaceX. Jeśli chodzi o NASA, to dopiero lata 30. Dobrze. Polacy mają spory udział w tym, co się dzieje w kosmosie. Widziałem projekty polskich studentów, które im są nagradzane. Możemy dorzucić do tego swoją cegiełkę? My rzeczywiście w kosmosie jesteśmy dosyć obecni jako twórcy podzespołów, jako twórcy niektórych eksperymentów różnych misji kosmicznych, bo oczywiście my wielu sztucznych satelitów nie mamy. Mieliśmy dwa sztuczne satelity polskie naukowe, Lemi Heweliusz. Mieliśmy dwa studenckie satelity PWSAT. Zresztą drugi z nich leciał na Falconie w kosmos kilkanaście miesięcy temu. Niedawno dołączył na orbitę również mały CubeSat wyprodukowany przez wrocławską firmę, który chyba nie do końca sobie w tym kosmosie poradził, a przynajmniej bardzo mało mamy informacji o tym, co on tak naprawdę tam robi. Natomiast polscy naukowcy już od dawien dawna współtworzyli różne misje kosmiczne, bo przecież nasze podzespoły
czy elementy były wykorzystywane na Marsie, na komecie Churyumov-Gerasimenko. W wielu miejscach te polskie instrumenty możemy odnaleźć. Trochę niemrawo nam jeszcze idzie ta budowa satelitów, które moglibyśmy wykorzystywać w jakichś takich celach strategicznych, ale no miejmy nadzieję, że to się wkrótce również zmieni. Dziękuję panie Karolu, życzę szerokiej drogi do Sosnowca. Pięknie dziękuję, dobrego dnia. Do zobaczenia, dziękuję. Karol Wójcicki, blog z głową w gwiazdach. Zapraszam bardzo serdecznie, pisze arcyciekawe rzeczy, a ja chciałem tylko powiedzieć, że w filmie W niebo wzięci padło bardzo ważne zdanie. Człowiek czasami musi sobie trochę polatać. To był Onet Rano Wiem, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, ciao.